Agnieszka zapytała 600 osób w swojej szkole o ich ulubiony kolor. Odpowiedzi przedstawiła na wykresie. Agnieszka nie uwzględniła na swoim wykresie wszystkich kolorów występujących w odpowiedziach. Ile osób wybrało kolory, których nie ma na wykresie Agnieszki? Tutaj widać wykres, jaki narysowała Agnieszka. Taki wykres nazywa się wykresem słupkowym. Na poziomej osi zaznaczone są ulubione kolory: niebieski, zielony, czerwony. Żółty i różowy. Na pionowej osi zaznaczona jest liczba osób lubiących każdy z tych kolorów. Ale dla niektórych z tych 600 osób ja bym na przykład też się do nich zaliczał ulubiony kolor nie występuje w tym zestawieniu. Na przykład mój ulubiony kolor to pomarańczowy nie ma go na tym wykresie. Pytanie w tym zadaniu brzmi: ilu osób, na przykład takich jak ja, nie uwzględniono na tym wykresie? Ile osób wybrało jako ulubiony? Inny kolor niż niebieski, zielony, czerwony, żółty lub różowy. Możemy to obliczyć na przykład tak, że sprawdzimy, ile osób zostało uwzględnionych na tym wykresie, a potem odejmiemy tę liczbę od liczby wszystkich 600 osób. W ten sposób będziemy wiedzieli, ilu osób na tym wykresie nie ma. No to popatrzmy na ten wykres. Pierwszy z kolorów, niebieski, jego słupek sięga do liczby 90. Czyli 90 osób wybrało ulubiony kolor niebieski. Dodać, następny w kolejności jest zielony, sięga do 135, czyli 135 osób wybrało zielony. Teraz czerwony, wysokość słupka dla koloru czerwonego to 75, kolejnych 75 osób odpowiedziało, że czerwony jest ich ulubionym kolorem. Dla kolorów żółtego i różowego słupki mają tę samą wysokość, czyli taka sama liczba osób lubi żółty i różowy. W wysokości tych słupków odpowiada liczba 120. 120 osób wybrało żółty i kolejne 120 osób wybrało różowy. Jeżeli teraz dodamy wszystkie te liczby, dodamy liczbę wszystkich osób występujących na tym wykresie, to pomoże nam to obliczyć, ilu osób tutaj nie ma. Zacznijmy dodawanie od pozycji jedności. 0 jedności plus 5 jedności to razem 5 jedności, plus jeszcze jedno 5 jedności to razem 10, dodać 0 to bez zmian 10 i dodać 0 to bez zmian 10, czyli mamy 10 jedności. Dodać, teraz przyjrzyjmy się dziesiątkom. 9 dziesiątek plus 3 dziesiątki to 12 dziesiątek, 12 dziesiątek plus 7 dziesiątek to 19 dziesiątek. 19 dziesiątek plus dwie kolejne to 21 dziesiątek i jeszcze dwie kolejne to 23 dziesiątki. Czyli mamy razem 23 dziesiątki, albo inaczej 230. Dopisaliśmy 0, bo mówimy o dziesiątkach. Teraz możemy dodać setki. Tu mamy jedną setkę. Dodać jeszcze jedną, to razem dwie setki. Dodać jeszcze jedną, to razem 3 setki. Plus 300. Trójka i na końcu 2 zera, bo mówimy o setkach. Możemy dodać teraz wszystkie te liczby: 10 plus 230 to 240, 240 plus 300 to 40, i setek mamy w sumie 2 plus 3, czyli 5, 540, czyli na tym wykresie uwzględniono odpowiedzi 540 osób, a odpowiedzieć mamy na pytanie, ilu osób na tym wykresie nie uwzględniono. Z treści zadania wiemy, że Agnieszka zapytała 600 osób. 600 wszystkich zapytanych. Jeżeli od tego odejmiemy 540 osób, tych, którzy zostali uwzględnieni na wykresie, to otrzymamy liczbę tych, którzy nie zostali uwzględnieni na wykresie. Jeżeli liczbę tych wszystkich osób z wykresu odejmiemy, to zostaną ci, których ulubionych kolorów na tym wykresie nie ma. No to odejmijmy. Zaczynamy od 600. Najpierw odejmijmy 500, zostaje 100. Jeszcze musimy od tego, co nam zostało, odjąć 40. 100, czyli 10 dziesiątek, odjąć 40, czyli 4 dziesiątki, to 6 dziesiątek, czyli 60. Czyli jest 60 osób, które nie zostały uwzględnione na wykresie Agnieszki, bo ich ulubione kolory to te, których na tym wykresie nie ma.